Siemaneczko. Gorąco dzisiaj? Aż Ursus się porozbierał. Nie, pani zimno. Klimatyzacja na dworze. Jedziemy przed rzepak. Rano żeśmy byli rozsieć nawóz. Zaprawiliśmy rzepak. Nie było czasu kamerować. Nie. Dużo jest? O, to jeśli ktoś może w nocy przyszedł i napuścił. Co to takie czerwone? A z tamtego roku dałeś nasiona na górę? Tak. No. To brązowe to z tamtego roku zostały. Ty, a to swoje były usiane? Czemu taki dziwny kolor mają? A. Jeszcze odgrzy... Tu jest zaprawa, proszę ja was. Koragen. Jakby ktoś się chciał zapytać zaraz, jakie to się robi, proporcje. 15 ml koragenu, 200 ml wody i to jest na jednostkę rzepaku, tak jak się kupuje. Czyli jednostka to tam, to liczona pewnie w ziareczkach jest, jakieś 9-10 kg. Można przyjąć 10 kg rzepaku. 15 ml koragenu, 200 ml wody na 10 kg rzepaku. Prosta sprawa. I wymieszać. Ten sprzęt już gotowy, tak? No zakładamy tę maskę i lecimy. Zakładamy maskę i ogień. Ty, chudnicę trzeba przydmuchać jeszcze, jak tak jest. No to czekaj, to trzeba przynieść jeszcze go zanim. Nie? O kurde, bele. No mocno ciągnie teraz. Musiałem tu troszkę podkleić tu rurę silikonem, dlatego maska zdjęta. Tu trzeba będzie w ogóle zrobić... To trzeba będzie przerobić. Ten dolot do turbo. Kupię rurę i tu z rury trzeba zrobić będzie. I silikonowe te. No tak. Co sobie będzie szło? Tu i tu. Bo tak to raczej nie może być. Ta rura druga gdzieś, ta o, to jest rura z bizona. Nie wiem, czy takie teraz robię te rury, bele jakie musi. No i ona druga i to takie tu się paski porobiły, tam pęknięcia u góry. No to na szybkości zakleiłem silikon, bo byłem dzisiaj, chciałem kupić rurę taką, jak ta rura, załóżmy, tylko 70 mm średnicę i nie ma takiej. No to trzeba i tak dać. Tu dać kawałek rury takiej albo silikonowej i tam w górę i tam jakoś tak ładnie to zrobić, pięknie, ślicznie, żeby miało to ręce i nogi. Bo teraz to nie ma rąk i nóg. No dobra, jeszcze sprawdzam sobie stan oleju od wspomagania. Gdzieś kiedyś tam gdzieś pociekło trochę. I zobaczę, czy jest, żeby zaraz nie... A jeszcze dzisiaj pasek klinowy strzelił z rana. Także przed obiadem dużo przygód nas dzisiaj spotkało. Nawozy NPK rozsiane 200 kg na hektar. Zawsze tak się sieje. Kurde, bele, co tak mało je? No w sumie, jeszcze do końca... No tak pół, tak o jest gdzieś, o. Trzeba dolać. Boksol 26. Gdzieś go tu miałem nawet. Aha. Tylko czy to wleję teraz tak bez lejka? No pół będzie szło poza ten. Trzeba sobie lejek skombinować. Tu już jest sprzęt gotowy. Zarzucamy maskę. I ogień z rury. Ile panie dawka na wysiewu? 3,5 kilo ustawione? Tak jest. No i dobra. 3,5 kilo co do kilograma. A to i tak by się trochę więcej wysieje zawsze. Bo traktor jedzie do drgania i to wszystko, wiesz, co chodzi? Wiem. To będzie 4 kilo. Dobra, chodź założymy maskę może. No kurde. A tu, że mnie patrzy, czy tu płynie w ogóle. No czekaj, czy płyną jeszcze? Jeszcze pompę zrobić, już będzie maszyna. No pompę tu trzeba dać w zimie do roboty. Ej, nierówno chodzi, jak nie wiem. Jak grat chodzić powiem. Czekaj. To na niektórych po prostu. Tu może, czekać kupić płynu z litra dolać. Kurde, bele, weź tam zobacz z góry. Nie, trzeba. Nie? Akurat. Bo on ten dziurę wywali go wszystko, to by trzeba zrobić taką słomkę. To akurat dobrze.
agregat 2,80. Na miejsce. Teraz trzeba ustawić do siania. Opuszczam teraz redlice. To też nie ma co za dużo ich opuszczać, żeby za głęboko nie posiąść rzepaku. Nie, panowie i panie. Dobra. Jeszcze trochę. Na pszenicę to się głębiej robi. Dobra. Czekam, jak tu pan Jacek przyjedzie. Pojechał dopiero raz, chyba objechał. Przyjedzie, będę siał. Zacznę z tamtej strony. Bo to koło, jak będzie przy miedzy, to już tak raz miałem, że to koło, czyli napędowe koło to jest to, które napędza siewnik. Już tam czasami może nie dotykało ziemi i... No i właśnie, i od miedzy był gorszy trochę rzepak. Jeszcze trzeba tą pazurę opuścić. Kluczem 24. No, po 15 u nas się sieje rzepak. Nie wiem, jak tam inni w innych regionach Polski. U nas 15 to jest odpust, nie? Parafii. I tak się przyjęło, że po odpuście to już zaraz wiadomo, że się robi. Pod rzepak sieje się i w ogóle te inne, wszelkie te rzeczy z tym związane, prawda? Jeszcze głębiej. O, tylko gdzieś. No i dobra. Gdzie ten gieniek jest? Czekamy, aż tutaj pan Jacek przyjedzie. Tu wczoraj wykonywaliśmy orkę pod wieczór. Dzisiaj z rana o 6 tu byliśmy z nawozem. Dwa ciągniki, jeden z przyczepą, drugi z rozsiewaczem. No i teraz jesteśmy też na dwa ciągniki. A, jeszcze pan Jacek raz jedzie od miedzy, dobra. A teraz sobie dobrze, że czekam na niego. No. Tutaj mamy kawałek do posiania. Dwa pola dalej. I tam za tą kukurydzą. Trzy kawałki, jakieś 2,20 tak. 2,25 można by powiedzieć. No nie wiadomo, ile tam ten las odchodzi. Tu jeszcze jak to drzewa, za tymi drzewami, do tamtych drzew i za tamtymi drzewami mamy, ale tam będzie pszenica. Proszę państwa. Czyli to było tak zrobione. To było zaorane. Później był rozrzucony NPK. Teraz pan Jacek robi agregatem, pójdzie siewnik, no i opryt do glebowy jeszcze. Jeszcze muszę to dzisiaj opryskać.
wiem jakim biegiem pojechał, ale szybko pojechał. To są dwójko pojechał do jasnej kolei? Prędko jakoś. W pył zrobione. I on musi raz przyjechać, żebym ja sobie spokojnie wymanewrował, tam po końcach musi zrobić ładnie, elegancko tego. No tak. Nie wiem, czy to jeszcze nie za płytko ustawione Holender, ale to wszystko wyjdzie jak zajadę w pole. Zobaczę tam. Tu fajnie macie na skrzyneczce. To macie taką rozpiskę. Jak jeżeli chodzi o próbę kręconą, jak robić, prawda? Tutaj jest szerokość siewnika, 4 metry, 3 metry, 2,5, 2,25 i 2-metrowy. A co za tym idzie, jak ktoś ma taki siewnik, to tyle obrotów korbą. Tutaj się zakłada korbę i zgodnie z tą wskazówką, czyli do przodu, ta korba jest tutaj taka ściągalna na zawleczkę tutaj, prawda? Tu się zakłada. No i ten jest 2-metrowy, prawda? No to się kręci 29,4, 29,5 raza korbą, nie? I to się w tą rynienkę no, się inaczej ustawia, wsypuje się to i to co nam wyjdzie, to jest wtedy na jeden ar. Na jeden ar wtedy tyle się wysieje. To sobie można później policzyć, na hektar razy 100. Ważymy to co wyszło i tak to się tutaj w tym sprzęcie ustawia dawkę wysiewu. To tak jakby ktoś to oglądał, miał taki siewnik i nie wie jak się to robi. No właśnie. Fajny siewnik, tylko mógłby mieć chociaż metr więcej. No, to by był wtedy już nie trzeba lepszego siewnika. A tak, jeszcze jakiś czas musi ten posłużyć. Na razie raczej go nie będziemy wymieniali. A jak już, to tak by go nie sprzedawał, by został. Póki co. Aż dojechał do końca. Sucho, sucho, ale trochę coś wilgoci jeszcze jest w tej ziemi, zobacz ta. W momencie wjeżdżam ja. Najważniejsza sprawa na początek. Iść pokręcić kołem, żeby zaczęły lecieć nasiona, bo po drodze to się mogło wszystko. O, już lecą, dobra. Później sobie poprzek zrobię, jak objadę w koło, bo on już tu przyjedzie akurat. Chyba nie wiem, czy zajmie, czy nie zajmie, żeby mi tu później nie przyjechał, nie? Jeszcze powoli, czwóreczką. Jeszcze głębiej trochę dać.
owsiane. Tylko jeszcze muszę przynieść drzwi, bo drzwi zdjąłem. Przymiedzy leżą tam. O, tam drzewo wyciągają. 3-3-0 z turem, zielona. I na lawetę. O, pana Jacka gdzieś tu słychać. Za to kukurydzo robi. I co się ładnie posiało, powiem dla was. Wilgoci trochę jest. Oprysk się zrobi pod wieczór, chyba już będzie padać. Pod wieczór się upryska, ale jeszcze w planie jest zaorać hektar 60 i zasiać i dopiero by wszystko później na raz opryskał. No, no tak. Ale czuj zapach takiej gleby. No, no, fajnie, takiej zruszonej. Takiej po orce, wiecie jaka jest ta... No, ktoś tam nam się dowie, jaki to zapach jest, nie? Dobra, co my tu mamy? Wszystko się tam ładnie idzie? Ładnie, pięknie? Teraz ten trójkąt siejemy. Clean, jak to woli. Bardziej clean, bo to taki trójkąt równoramienny by był z drugimi tymi ramionami. No dobra, i to walimy w poprzek i w tamtą stronę, od miedza, bo nie będę jeździł raz przy razie. Jak idzie? Ej, owalę w koło i będę raz przy razie tu jeździł. To tu przejdę dwa razy z tej strony. Będzie najlepiej siać, bo wiesz. Tego już od miedzy, aby przyjechać. Dobra. A teraz co? Teraz trzeba będzie sobie ręcznie te znaczniki przestawiać. Jak ktoś nie wie, co to jest znaczy, to jest ten talerz. Większość wie ludzi, do czego to jest, ale zaraz powiem, jak ktoś może nie wiedzieć, nie? Zobaczcie. Znacznik znaczy ścieżkę. Jedzie? Zobaczcie. Teraz tamten jest opuszczony, tamten jest w ziemi, obniżony, tamten jest opuszczony, ten jest podniesiony, zobaczcie. Tu jak jechałem, no to siewnik się je dotąd, jak mam o tutaj, nie? A tutaj idzie ten znacznik tędy, nie? I teraz przednie koło trzeba właśnie kierować po tym śladzie, żeby równo było zasiane jedno z drugim, żeby się siewniki dobrze łączyły. O to chodzi. O, tak pokrótce. I na polski, na chłopski rozum polski. No tak, polski chłopski rozum. Albo po niemiecku. I teraz z każdym razem będę miał krócej, 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 krócej. Aż w końcu skończę cały kawałeczek. A teraz mam z tej strony opuszczony. Będzie mi rysował z tej strony trasę. Tam ścieżkę. Posiane, 2,20. Może z groszem małym jeszcze jakimś. Uff. Dobra, pora na obiad. No tak.
Dobra. No. Skoro jest posiane, to trzeba i popryskać, prawda? Tu się już woda nalewa. Tu jest taki pan, co to wody pilnuje. A ja o, zobaczcie, teraz jadę siać. Jeszcze 1,60 hektara mam do posiania. Takim to ciągniczkiem spróbujemy trochę posiać. Ten miał iść do opryskiwacza, ale nie wiadomo jaka dawka ogólnie i w ogóle. Dawka znaczy. Jaka będzie dawka, jakby ty miedzi, bo to 30 już człowiek ma wyczute, jak to jechać. Czwórka, obroty 1200. I tyle ma, i opryskiwacz wystarcza na 2 hektary. A tutaj, no żeby nie, by włączył trójkę, może by nie objechał tego. Szybszy trochę zetor jest. Trzeba by ciśnienie albo zmniejszyć, albo nie wiem co. Dobra, także. No i przyjechaliśmy na pole. Pociany już widzę, się stoją, chodzą, obserwują, co tu się robi. Nadzorcy. Nadzoruję, czy dobrze sieje się. Jak zwykle trzeba będzie delikatnie. Panie, czekaj pan. Czy leci? Za. Przykręciłem tutaj. No bo przez drogę to się uleży. Nie ma drobnego wysiewu rolek. Nie ma rolek drobnego wysiewu i to są zwykłe rolki. Dlatego trzeba delikatnie na początku przykręcić. Zapomniesz, leci. No, taki czas to się sieje. I sieje się na takich rolkach normalnie. I dobrze jest. Dobra. Próbujemy, jak to będzie szło. Całkiem inny widok jest 30, kurde bele. No. Policzymy pociany komisyjnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tam siódmy idzie, a tam na końcu jeszcze mogą być jakie. Siedem, dobra. O! Osiem! Dziewięć! Dziesiąty! Czy oni mają jakąś echolokację czy GPS-a? Kurde bele. Przy końcu z drugiej strony jeszcze jeden. Drugi tam i trzeci. To 13 chyba na liczbę. Zobaczcie, kończy się. Jeszcze mi raz zostało. Patrzcie, jakie niebo zachmurzone. Kurde, ale chyba dzisiaj poleje. Już nie ma opcji, żeby przeszło bokiem. Dobrze, żeby to było dla rzepaku. No i zakończyliśmy sianie, proszę pana, Zobaczcie, jaka jest chmura z tyłu. O! Kurde bele. Szkoda, że tak nie widać, jak ja widzę w rzeczywistości, jak teraz patrzę tutaj z tyłu w monitorku. Ty dawaj mi pyska, gdy aniołki płaczą, a niebo się błyska. Tam grzmoty z antycony szły, tutaj też. Nie, to dzisiaj popada, nie ma. Kurde bele. Zostało tam co? Ja nie widzę. O. Coś tam zostało dla jego. Dobra. Dobra, mogę na pacjentę, o. Nam telefon dzwoni, kurde bele. To tam. Jakoś się dzisiaj udało zasiać. Niebo się trochę zabunduczyło. Może to i dobrze.
Pan Jacek pojechał tam spryskać, ale po pana deszcz to jeszcze lepiej by było, bo by ten oprysk to by było w glebę wbiło bardziej, nie? U nas jutro drużynki. Będzie Zeniek Martyniuk śpiwał pieśni, ale tylko przez godzinę od 15.30 do 16.30. No, taką pulę tam godzinowo ma do odbębnienia, pieniądze zbierze, w kieszeń sadzi, pojedzie. No chce, niech przyjedzie, posłucha, czy on dobrze śpiwa, czy nie, czy to będzie z playbacku, czy to będzie grane dobrze. Ja nie, tam się tam muzyce nie znam. Kiedyś się człowiek słuchał disco polo, teraz tak nie bardzo. No tak. Także dzięki za oglądanie, pozdrowionka. Trzymajcie się, z Panem Bogiem i dużo zdróweczka każdemu życzę. I wszystkiego najlepszego. Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.